jak każdego roku miejskie jednostki przygotowały oferty wakacyjne wypoczynku dla dzieci i młodzieży i w zasadzie wszystkie jednostki pokazują nam swoje pomysły, swoje propozycje na czas wakacji. Najczęściej to są propozycje na lipiec, w niektórych przypadkach też do połowy sierpnia takie formy będą trwały. Rozpocznę może od Biblioteki Miejskiej. Tutaj wakacje w kolorze książki, cykl spotkań, działań różnego rodzaju związanych z czytelnictwem, ale również z filmem, z teatrem. Myślę, że cały szereg ciekawych zdarzeń, ciekawych propozycji dla dzieci. Jeżeli chodzi o Elskie Centrum Kultury, to Elskie Centrum Kultury zaprasza każdego dnia wakacji od 1 lipca do końca sierpnia na seans filmowy. Będą to filmy specjalnie wybrane dla dzieci i młodzieży. Szkoła artystyczna proponuje Świat kolorów, cykl spotkań ze sztuką, z plastyką, ale również rozwijające dzieci spotkania z ciekawymi ludźmi. Kolejną taką propozycją jest propozycja Centrum Edukacji Ekologicznej. Tutaj ekowakacje, a więc spotkanie z przyrodą, spotkanie z różnego rodzaju formami ochrony przyrody i zachęcenie do ekologicznego trybu życia. I zakończę na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. MOSiR przygotował 3 turnusy wakacyjnych spotkań, przede wszystkim na sportowo, na pływalni, na stadionie miejskim, ale również inne atrakcje, które czekają na dzieci i młodzież w murach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.